Siemanko, siemanko, słuchajcie, dzisiaj testujemy sobie kaskadkę Hansa Aqualistic. Otwieramy pudełeczko, sprawdzamy, co mamy w środku. W środku dostajemy nasz filtr z gąbeczkami. Węgiel do filtracji chemicznej. Pokrywkę, rurkę zasysu i skimerek. Przechodzimy szybciutko do składania tego cuda. Słuchajcie, magia kina nawet tutaj nam nie pomoże. Pieniążki za ten filtr nie były zbyt duże, więc nie spodziewajmy się cudów. Sam plastik, plastik jak plastik, no chiński plastik. Dwie gąbeczki, oczywiście grubsza gradacja. Być może, żeby nie hamowały przepływu, będziemy to badać. Zaskoczyły mnie wkłady z węglem aktywowanym, aktywnym. Różnie to nazywają, natomiast tego węgla w tych wkładach nie mamy tutaj za dużo. Ale plus za to, że dali. Inna rzecz. Kiedy próbowałem to złożyć, słuchajcie, są tutaj takie rynienki na te właśnie wkłady. O, tak powinno być, to lepiej widać. Fajnie się to wsuwa. Gąbeczka zostaje nam z tyłu. Natomiast o tutaj gdzieś macie te rowki, w które wchodzą nam te kasety z węglem i myślę, że żeby to działało, to powinno być trochę bardziej spasowane. Natomiast dokładnie w tych miejscach przesuniemy sobie. O, widać. Czekajcie. Widać, jakie mamy piękne lozy tu z boku. I myślę, że gdy ta włókninka nam się trochę przypcha, to przez ten węgiel niezbyt dużo wody popłynie. Ta woda będzie sobie płynęła tu bokami. Ewentualnie przelewem, który mamy tutaj. Składanie tego. No i tu się zaczęły schody. Żeby to sensownie złożyć, trzeba być naprawdę cierpliwym. O, przy okazji rzut na wiwniczek. Pompa. Bardzo fajna rzecz. Pompa wykręcona, uszczeleczka. No zobaczymy, jak ta uszczeleczka nam się będzie sprawdzała. Natomiast spróbujmy to złożyć. Tutaj mamy takie nacięcia, żeby sobie to wszystko ładnie weszło. Natomiast tam w środku musimy trafić tym plastikiem w tą pompę. No i tutaj zaczyna się zabawa. Jeżeli ktoś do czyszczenia ściąga to całe i rozbiera, no to powiem Wam szczerze, że nie zazdroszczę. O, załapał. Słuchajcie, regulacja przepływu, bierzemy na maksa. Skimerek zbyt potężny nie jest. O właśnie.
baniaczku nie wygląda to źle. Myślę, że prezentuje się fajnie. Natomiast na opakowaniu nie ma żadnej informacji co do pojemności tej kaskadki, czyli tak naprawdę nie wiemy, ile mamy medii filtracyjnych, więc to sobie jakoś zmierzymy. Nie będzie to łatwe, ale coś wymyślimy. Od tygodnia, słuchajcie, myślę, jak zbadać przepływ naszego filterka i mam nie do końca zadowalające rozwiązanie. Aczkolwiek będziemy musieli się zadowolić takim, bo innego nie znalazłem. Słuchajcie, sama budowa tej rurki. Ona jest zrobiona na takie zatrzaski. Za chwilę Wam pokażę. O, mamy. O, tutaj będzie to dobrze widać. Łapiemy ostrość. Czyli tu wystający taki pierścień. Jakoś to się raz trzyma, raz nie trzyma. Jakość tego jest. Jakość tego nie powala. Kolejną ciekawą rzeczą jest ten element. Który wchodzi nam w pompeczkę. Gdyby ktoś kiedyś tego nie mógł złożyć, spójrzcie. Ten element jest ruchomy. Da się go obracać. Na jednej ściance mamy taki ząbek. Na drugiej tego ząbka nie ma. Jeżeli przekręcicie pompę albo przekręcicie ten element, to nie ma takiej opcji, żebyście poprawnie z powrotem złożyli ten filtr. Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pompa jest w idealnym położeniu do rurki zasysającej wodę. Słuchajcie, jedyny sposób, jaki wymyśliłem na przetestowanie wydajności pompy, to użycie samej pompy, przepompowanie wody ze zbiornika A do zbiornika B. W zbiorniku B musimy mieć wodę, żeby pompa mogła zassać wodę ze zbiornika A. Gdy zmierzymy czas i różnicę w poziomie wody, różnica naszego poziomu da nam odpowiedź na najbardziej nurtujące nas pytanie. Warunki, w jakich przeprowadzany był ten test, na pewno nie pozwalają wziąć tego wyniku na serio. Jeżeli ktoś miałby jakiś lepszy pomysł, jak to zbadać, zmierzyć, policzyć, bardzo proszę o komentarze i myślę, że zrobimy powtóreczkę. I odpalamy to tutaj. Powiem Wam szczerze, że przepływ jest dosyć ciekawy. Widać piękny ruch na tafli wody. Mało tego, no skimerek chyba nawet działa. No, momencik. Chyba nam się zapowietrzył i nie do końca działa. Spróbujmy to w jakiś magiczny sposób odpowietrzyć.
wiecie co? Pierwszy skimmer podwodny. Test gąbkowy. No, jak widzicie, trochę się tutaj dzieje. 10 minut po zalaniu. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Otóż... Do sypialni chyba się nie nadaje. Słuchajcie, badanie pojemności naszego filterka. Takie rzeczy tylko tutaj. Zalewamy filterek wodą do pełna i mierzymy. Pierwszy literek za nami. No, troszeczkę mi uciekło, myślę, że 200 litrów. Słuchajcie, testy wykonane, wnioski należą do Was. Natomiast ja liczę na komentarze z Waszymi wnioskami. Łapki w dół, łapki w górę. No i pozostaje mi tylko życzyć Wam miłego tygodnia. Siema.